Dzień dobry, ja jestem Black Goblin i historia wygląda mniej więcej tak, że byłem sobie w pracy, wróciłem z tej pracy, siadam sobie z moim pysznym obiadkiem przed komputer, żeby się trochę zrelaksować, patrzę i mamy oficjalny trailer Venoma 2, więc myślę, no, co może pójść nie tak, obejrzałem go, tak, obejrzałem już, nie mogę się powstrzymać, ale teraz jestem tutaj, by omówić go w większych szczegółach, dla was. Oczywiście, jeśli ktoś chciałby sobie obejrzeć trailer bez mojego melodyjnego głosu, link będzie w opisie. No więc zaczynajmy od początku. Głośność jest, wszystko jest, dobra, lecimy. Nie jeść ludzi, spoko, zasada. I say either, you say either, I say neither, and I say neither, neither, either, neither, neither. Let's call the whole thing off! Ta-da! Catch up! Excuse me. Więc, jak widać, Eddiemu bardzo dobrze układa się życie z Venomem, ma piękny bałagan, Venom śpiewa. Chyba po niemiecku, nie jestem pewny, słabo słychać jego głos. Taki jest zniekształcony. I no, widać, że do Masterchefa by się bardzo nadawał. Więc no, życie jakoś im się układa, oczywiście nie jeść ludzi w nadmiernych ilościach. Więc tak no, ciekawie, to będzie na pewno ciekawe w filmie, taki komediowy wątek. Yummy! Good evening, Eddie. Hey, Mrs. Chen. Mamy ponownie powracającą panią Chen, czyli właścicielkę sklepu. Good evening, Venom. Pan Chen Hao, Mrs. Chen. To chyba jest niemiecki albo holenderski, nie mogę teraz rozróżnić. Ale wygląda na to, że pani Chen jest zaznajomiona z Venomem, już wie jak się nazywa i wszystko tak dalej. Już są przyjaciółmi. No, w sumie pod koniec pierwszej części filmu po prostu zjadł przed nią kolesia, więc nie widzę, czemu nie mieliby się kumplować. He says hi. I tylko Eddie słyszy Venoma w swojej głowie, a pani Chango chyba nie słyszy. I've been thinking about. Tutaj mamy najprawdopodobniej Kletusa, tak mi się wydaje, chociaż włosy są za mało rude, więc mogę się mylić, ale te obrazki na ścianach sugerują, że coś jest nie tak. Co my tu mamy? Jakieś napisy. Sweet Dreams chyba tam pisze. Dobra, lecimy. Dobra, to chyba jest nasz kochany Carnage. Widzę Venom walczy oczywiście ze zbrodniami na ulicach, takimiś tam pomniejszymi przestępcami, tam wiecie, dealer dragów, handel bronią, napady i tak dalej. Decision we ever make. I tutaj mam problem, the hidden victims of Kletus Cassidy, czyli o Carnage'u piszą już w gazetach. Oczywiście jeszcze nie jest Carnage'em, dalej jest Kletusem. Ale kogo my tu mamy? Jakiegoś detektywa? Może nikt mi nie przychodzi do głowy, chociaż może to być Patrick Mulligan. Chociaż wątpię, był młodszy w komiksach, ale wszystko jest możliwe, się zobaczy. W końcu wygląda na glinę, pewnie jest gliną, skoro ma tutaj tyle tych rzeczy. No, jest ubrany jak glina, więc czyta w Daily Bugle, więc to raczej nie jest Jane Jonah Jameson. Who do we leave behind? And how do we leave? O, Ravencroft, czyli nasze Marvelowe Arkham Asylum, że tak powiem. Leave them. Waiting. To jest. Tak, to jest aktorka, która będzie grała Shriek, czyli mutantkę, tak, chyba z mutantką, która ma soniczny krzyk i może tym krzykiem kontrolować ludzi, wprowadzając ich w szał i taką furię. I będzie tutaj sobie
kobitą Carnage'a. No tak było w komiksach, mówili, że tak też tu będzie, więc raczej tak będzie. In the darkness, the rescuer. Dzieje Venom. Venom wspina. Never comes. Wróć. To może mi się coś wydawać, ale to albo jest nawiązanie do... Bo to pewnie jest Kletus, tak mi się wydaje, że pisze jakieś kartki i tak dalej. Głównie wnioskuję to po czerwonym tuszu i czerwonym piśmie. I zgniata pająka. Jak wiemy, Carnage nieraz wdał się Spider-Manowi we znaki. Zaraz mu nie, że za skórę. I to może być jakieś nawiązanie, że coś tutaj będzie z tym wspólnego. Chociaż dalej nie jestem pewny, czy Venom jest w MCU. Welcome back, Eddie Brock. It's been a long time. Miss you. I zgolił afro. Nice. Wiesz, to afro było całkiem niezłe, muszę przyznać. Chyba bardziej pasowało mu afro. Ale tam. Wygląda jak Joker trochę. Oboje so much. Więc tutaj mamy egzekucję. No tak, kara śmierci i tak dalej, Kletus zabijał i tak dalej. Więc no nic dziwnego, że jest kara śmierci. To jest przez... I coś tutaj powstrzymało truciznę, wyszło z niego. Soon come chaos. Mamy Carnage'a, coś jest z nim nie tak, jest w jego krwi. Czyli już widać, że ten symbiont, nie wiadomo jeszcze skąd się wziął, ale widać, że jest już wyjątkowy, bo wychodzi spod skóry Kletusa, z tego co widzę. Albo może mi się wydawać po prostu. Ravencroft się pali, wróć do tego tu. To może być właśnie Carnage czy Shriek, tak mi się wydaje. Może tak być, nie widać. Ale jest to bardzo prawdopodobne. Tu Venom próbuje tego policjanta odgryźć. Chaos soon come. I proszę bardzo. Pierwszy rzut na Carnage'a. Widzę macki, wszystko. Venom po prostu tak czerwony Venom. Jestem trochę zawiedziony, ale... Nie wiem, może po prostu tak z tego kadru wynika, że jest praktycznie taki sam. Może coś jeszcze się pozmienia, może ja po prostu... Jestem zbyt zmęczony po robocie. Ale no, widać go pierwszy raz, czerwony, fajnie. Macki i tak dalej. Być może nawiązanie do Lashera, bo czy Lasher był w pierwszym Venomie? Chyba go nie było. The chocolate delivery hasn't arrived yet. No! We had a deal. What's gonna happen? You gonna stop protecting me? I am happy to eat, Mrs. Chen! No, no, you cannot eat, Mrs. Chen. What? Nothing. Dobra, czyli dalej będą komediowe wątki, to mnie bardzo cieszy. Carnage na tle kościoła. Wiem, że w Maxi... Tak, w Maximum Carnage miał... Razem ze swoimi kumplami z więzienia, mogą to być więcej jego kumpli z więzienia, nie tylko Shriek, może być, nie wiem, jak on miał, Carrion? Tak, Carrion, taki typ, co był chyba zarażony wirusem i zabijał wszystko, czego dotknął, dosłownie. Mieli swoją bazę właśnie w jakimś kościele albo katedrze. Więc tu też może być, nieźle, nie. Coming soon, only in theaters, w teatrach. Czyli w kinach po prostu, tak? A u nas w Polsce pewnie jeszcze sobie poczekamy. Jeszcze i tak nie ma na razie daty premiery. Wydaje mi się, że pod koniec tego roku, może ewentualnie na początku następnego będzie. I tu dalej jest coś ciekawego jeszcze. Nie ma nic więcej ciekawego. Więc tak. Tom Hardy, Woody Harrelson. Tak, Woody Harrelson. Czyli Venom kontra Carnage. To będzie moc. To będzie dobre. Bardzo dobre nawet. Śmiem przypuszczać. Pierwsza część była moim zdaniem świetna. Jeśli teraz będzie Carnage, to... Just take my money. No, ja na pewno będę na to czekał. Będę starał się informować też
o jakichś aktualizacjach, jakichś nowych trailerach, też będę je omawiał i tak dalej, jakieś nowe szczegóły. Chyba raczej nic nie pominąłem, omówiłem wszystko tak, jak potrafiłem najlepiej. Więc napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym trailerze, czy też jesteście nahypowani, tak jak ja, że aż się podpalacie przez tego Venoma 2, bo ja naprawdę jestem szczęśliwy, że to będzie, cieszę się jak bachor. No, więc napiszcie, co sądzicie, czy też czekacie. Do zobaczenia, cześć.